Cześć Wam. Witajcie w nowym nagraniu, w którym to chciałbym się z Wami podzielić swoimi takimi ostatnimi spostrzeżeniami, odczuciami, wrażeniami, czy też przemyśleniami, jeśli chodzi o to, co się aktualnie dzieje tutaj na Ziemi w świecie energii, zmiany w energiach, czyli taka moja osobista aktualizacja energetyczna, oczywiście z bardzo subiektywnego punktu widzenia i też bardzo intuicyjna. Chciałbym się skupić dzisiaj na tym. Co się dzieje, co się wydarzyło, co się zmienia, co się już zmieniło po dacie ostatniego letniego przesilenia, czyli po dacie 21 czerwca, plus minus te kilka dni do przodu, bo to zawsze jest takie pewne okno czasowe. Wtedy na przykład sporo się działo, chociażby w dniu 18 czerwca. No i już minął dobry ponad miesiąc od tego wydarzenia, i przez ten czas mogliśmy sobie na spokojnie wszyscy usiąść. Się temu tematowi przyglądać, badać go, studiować, dochodzić do własnych odkryć, odczuć. Ja też tak uczyniłem i dzisiaj chciałbym się tym wszystkim tutaj z Wami podzielić. Jeśli chodzi też o ten temat, to w jednym z ostatnich moich nagrań w takiej naszej wspólnej rozmowie z Dianą Shero oraz z Davidem Weidemannem Dosłownie pod sam koniec tego nagrania, tak, w kilka minut opisałem to, o czym będę mówił tutaj dzisiaj. Wtedy też już po tej rozmowie i też w późniejszym czasie, w międzyczasie doszedłem do takiego wniosku, że fajnie by było i warto by było temu zagadnieniu poświęcić trochę więcej czasu, opisać go z innych perspektyw, rozszerzyć też o inne takie wątki. Opisać to wszystko nie w kilka minut, ale zapewne w kilkadziesiąt, chociaż czuję, że dzisiaj to nawet tutaj spokojnie się zakręcę w okolicach jednej godziny. Jeżeli tam to nagranie widzieliście, to, to też pewne rzeczy dzisiaj się będą powtarzać, ponieważ wtedy mówiłem o tym bardzo skrótowo, a dzisiaj, jeżeli chcę to rozszerzyć, no to też nie mogę tego uczynić bez takiego wrócenia do takich tutaj Pewnych kluczowych zagadnień, po to, aby ten obraz był taki tutaj szeroki, zbieżny i, i, i po prostu no, też rozbudowany, więc te takie pewne fundamenty muszą być powtórzone, ale myślę, że tylko na początku tego nagrania trochę tutaj powtórki będzie, a potem przejdę już bardziej w kierunku nowych horyzontów. Generalnie chciałbym się skupić dzisiaj na temacie przestrzeni serca. Również w tamtym nagraniu. Nawiązałem do takiej pewnej perspektywy astrologicznej, co też uczynię również i dzisiaj. Jeśli chodzi o samą astrologię, to mam bardzo takie podobne i zbieżne podejście do astrologii, jakie ma David Weidemann. On w jednej z naszych jeszcze tam innych, wcześniejszych rozmów fajnie wspomniał i opisał astrologię jako coś takiego, że to nie jest do końca tak, że my tutaj na Ziemi. Patrzymy na astrologię w ten sposób, że uznajemy, że ten ruch planet i ich wpływ w jakimś tam zakresie nas tutaj kształtuje, czy po prostu w taki sposób bardzo deterministyczny na nas wpływa, na to jak żyjemy i tak dalej. Ja to bardziej postrzegam, podobnie jak David, zresztą w trochę też w szerszy sposób, a mianowicie, że. Gdzieś na głębszym poziomie, na takim poziomie już bardziej duchowym, tak to nazwijmy, z poziomu tego kolektywnego, zbiorowego, nadświadomego umysłu, czyli ten nadświadomy umysł Ziemian w pewien sposób sam projektuje i ustala, co się tutaj na Ziemi będzie działo pod kątem energetycznym, pod kątem tego wpływu energii, jakie tutaj będą takie różne fazy czy okresy ewolucyjne po to, żebyśmy następnie jako dusze się wcielali tutaj w ten plan ziemski, w taką pewną formę też symulacji na jakimś tam poziomie do tego hologramu ziemskiego, by następnie tego wszystkiego doświadczać i płynąć z prądem tych ewolucyjnych tutaj zmian. Więc z tej perspektywy to my sami z poziomu tego nadświadomego umysłu zbiorowego to projektujemy, a astrologia, czyli ten ruch i wpływ planet jest po prostu dla nas taką pewną mapą, pewną wskazówką, pewnym drogowskazem po to, że jak już się wcielimy, to żeby studiując i badając ten ruch i wpływ planet, po prostu wiedzieć, co się teraz dzieje, przez co przechodzimy, czy też co się będzie działo w przyszłości, aby się w tym wszystkim no, zwyczajnie odnaleźć. Więc, więc ja widzę astrologię jako... Taką tutaj naszą mapę, którą sobie sami stworzyliśmy, podobnie zresztą jak myśli mniej więcej w ten sam sposób David. I z tej perspektywy myślę, że warto jest trochę więcej o astrologii opowiedzieć, szczególnie w kontekście tego, co zaczęło się zmieniać po dacie ostatniego letniego przesilenia. Tutaj bym się teraz cofnął do roku 2020. Wtedy na początku marca miało miejsce pewne astrologiczne wydarzenie, a mianowicie Saturn wszedł do wodnika. Rozpoczął się okres trzyletniego panowania Saturna w wodniku, od marca 2020 do marca 2023. Jak dobrze wiemy, zbiegło to się dokładnie wtedy w marcu 2020 z okresem pojawienia się jednej jedynej choroby, celebryty wśród wszystkich chorób. No, i jak pamiętamy, ten czas to był taki czas bardzo napięty, intensywny, trudny, kiedy duże było ciśnienie, niepewność, chaos, lęk. Ja bym powiedział, że to był czas, kiedy na powierzchnię wychodziły wszystkie takie rzeczy, gdzieś głęboko ukryte, głęboko zakopane, zarówno na poziomie tym społecznym, systemowym, a także w naszym wnętrzu, w tym naszym świecie mentalno, emocjonalnym. Jednym słowem, yy, tak. Trudny czas dla większości ludzi. Idąc dalej, następnie w grudniu tego samego roku, w grudniu 2020, miało miejsce inne duże wydarzenie astrologiczne, jeszcze większe czyli ta słynna już koniunkcja, wielka koniunkcja Saturna z Jowiszem, 21 grudnia 2020. Która też zainicjowała, rozpoczęła, otworzyła pewien taki tutaj okres, etap ewolucyjny. Tutaj bym się nawet cofnął jeszcze trochę wcześniej, do roku 2012, kiedy nastąpił taki pewien przełom energetyczny, pewien punkt zwrotny został osiągnięty, nastąpiło takie otworzenie drzwi i to wszystko, co ma miejsce już po roku 2012, to ja bym porównał do takiego wielkiego, złożonego budynku którym jest ten symbolicznie oczywiście nowy cykl ewolucyjny. No i w roku 2012 my weszliśmy przez te główne frontowe drzwi do wewnątrz tego budynku i szliśmy sobie aż do czasu tej wielkiej koniunkcji 2020 w grudniu, która była. Szliśmy sobie takim przedsionkiem, korytarzem, tak bym to nazwał, gdzie właśnie wtedy w tym grudniu 2020 weszliśmy przez kolejne drzwi, które nas przybliżyły bardziej do, do, do tej, nazwijmy to, sali, hali pokoju głównego w tym budynku, gdzie jest cała ta esencja tego cyklu, tej treści, tej informacji, którą ten budynek w sobie zawiera. Więc, więc yy, tak patrzę ja na, na, na takie pewne tutaj progi astrologiczne wydarzenia astrologiczne progi energetyczne bardziej. Wtedy weszliśmy właśnie głębiej yy, podczas tej wielkiej koniunkcji 21 grudnia 2020. No i idąc dalej do roku 2023, do marca, na początku marca Saturn zakończył swoje panowanie w wodniku. No i w, trochę później, w drugiej połowie marca, w okolicach równonocy wiosennej, do wodnika wszedł wtedy Pluton i rozpoczął swoje panowanie, które potrwa około 20 lat, do roku 2044. Z tego co dobrze Pamiętam, i to jest oczywiście kolejny próg energetyczny, czyli, jakby w tym budynku symbolicznym, wejście jeszcze głębiej przez kolejne drzwi bliżej tej głównej hali, gdzie jest cała ta esencja tej informacji, treści i energii cyklu ewolucyjnego. I mówię o tym wszystkim w kontekście tego przesilenia letniego, dokąd nas, nas to prowadzi. Ten okres, właśnie jeszcze Saturna w wodniku, trzyletni, to był taki czas który szczególnie te ostatnie miesiące tutaj był bardzo jeszcze intensywny, mimo że ten, to panowanie się skończyło w marcu. To szczególnie podczas ostatniej jesieni i zimą był taki czas, o którym też wspólnie z Mateuszem Kozłowskim rozmawialiśmy w jednej z, naszej, z naszych rozmów, która miała miejsce w ostatnim grudniu, na początku grudnia. Tam w temacie tej rozmowy było takie hasło energia śmierci i generalnie mówiliśmy o odchodzeniu, umieraniu w nas starych aspektów naszego ja, starych aspektów naszej osobowości i podosobowości. Pod ja później też jeszcze w swoich nagraniach czasami o tym mówiłem, też w swojej najnowszej książce, która miała premierę w, na, na wiosnę, właśnie teraz poświęciłem temu zagadnieniu też trochę tam czasu. I, I trochę miejsca, żeby właśnie opisać, na czym polega odchodzenie tych starych aspektów naszego ja. No i to był taki czas, gdzie, tak w skrócie mówiąc, ta jesień, zima, ale też jeszcze właśnie wiosna, tu taka kulminacja tego wszystkiego miała miejsce, moim zdaniem, kiedy był czas tych dwóch zaćmień słońca i księżyca, czyli w marcu i w kwietniu tego roku. To był czas, gdzie wszystko, co było w nas, w naszym ja. Zbudowane na pewnych iluzjach, na pewnych nieprawdach, głównie wynikających z iluzji tej oddzielenia fundamentalnej, z iluzji z konceptu braku niedoboru, czy też na takich wzorcach lękowych, które są z tego wszystkiego, po prostu, no, które są wynikiem tego wszystkiego czy też z takiej dominacji i zamknięcia umysłu w tym czasie psychologicznym między przeszłością a przyszłością, czyli wszystkie aspekty naszego ja, które mieliśmy tutaj w naszym życiu praktycznie od urodzenia, czy też nawet jeszcze wzięliśmy ze sobą z poprzednich wcieleń, wszystko, co było oparte na tych nieprawdach, na tych iluzjach i w jaki sposób tworzyło czy generowało w naszym życiu napięcie, ograniczenie, ból, cierpienie, no te wszystkie niedobory, takie też zaburzenia, różnego rodzaju dysfunkcje, czy też wpływało na nasze relacje w taki sposób też destrukcyjny, czy to jak się czujemy sami z sobą. Wszystko, co powodowało taki też negatywizm, autosabotaż, destrukcję w nas, co miało te swoje korzenie w tych iluzjach, które po prostu zasilał nasz tutaj egotyczny umysł. Wszystko to właśnie wychodziło na powierzchnię, po to, byśmy się temu przyjrzeli, się z tym skonfrontowali, zrozumieli jaką to pełniło rolę, zrozumieli też tą właśnie iluzoryczną naturę tego wszystkiego, by następnie to w sposób taki tutaj spójny i płynny za sobą zostawić, uwolnić się z tego, oczyścić i też transformować w sobie. Więc to był taki czas, bardzo intensywny, ponieważ wraz z wychodzeniem tych aspektów naszego ja na powierzchnię wychodziły razem z tym wszystkim pewne stare emocje, takie nawyki myślowe, jakieś takie pętle autosabotażu, więc to był zazwyczaj bardzo taki trudny dla wielu ludzi okres, intensywny, dużo emocji, dużo napięcia, takie niskowibrujące, też destrukcyjne myślokształty kształty w tym wszystkim. Więc, więc to był taki okres ostatnich miesięcy. No i teraz, właśnie, wchodzimy w okres zupełnie nowy po tym letnim przesileniu. I te letnie przesilenia ja odbieram jako taki pewien punkt przyspieszenia. Czyli jak miało miejsce w marcu, ta, mia, miało miejsce wejście Plutona do Wodnika, czyli otworzenie nowych drzwi, to te kolejne miesiące kwiecień, maj i czerwiec ja postrzegam jako takie pewne symboliczne. Odpalanie silnika, odpalanie czy takie nas, nasze przygotowywanie się też na samych oraz na poziomie energetycznym samej przestrzeni, układanie się takiej, takiej przestrzeni tej energetycznie do tej treści, tego okresu, tego cyklu, który się właśnie rozpoczyna wraz z wejściem Plutona do wodnika i potrwa przez 20 lat. To oczywiście się będzie rozwijało stopniowo, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Więc to nie jest tak, że to tam się w miesiąc czy dwa, wszystko tutaj zamanifestuje, jest to stopniowe. No i te miesiące wiosenne to takie było odpalanie symboliczne tego silnika, po to, żeby wraz z tym letnim przesileniem i z tym, co się dzieje teraz już po tym przesileniu, w ciągu tych tutaj też obecnych, a także najbliższych tygodni i miesięcy, ta treść tego plutona wodniku już się mogła tutaj coraz pełniej. Przejawiać, kształtować i manifestować. Więc ja tak to postrzegam, i czym jest właśnie ta zmiana, czym jest ta nowa energia co się w ogóle teraz dzieje temat bardzo ciekawy. Ja tą energię postrzegam jako energię bardzo miękką bardzo elastyczną bardzo subtelną delikatną taką odświeżającą regenerującą uzdrawiającą. Energię w swoim, swojej naturze, taką bardziej żeńską niż męską. Nie wiem, czy to jest tak do końca tylko energia żeńska, ale bardziej w swojej takiej charakterystyce ją odczuwam jako energię żeńską. Ja tą energię postrzegam jako energię bardzo mocno związaną z naszym sercem energię serca, energię bezwarunkowej miłości. Coś, co. co Prowadzi nas do naszej wewnętrznej mocy. To są takie słowa klucz. Serce, wewnętrzna moc i miłość. To są słowa klucze na obecny okres po tym letnim przesileniu. To też nie jest tak, że w ciągu jednego miesiąca czy dwóch wszystko się odmieni. To, co się teraz dzieje i co się wydarzyło po tym przesileniu, ja odczuwam jako coś naprawdę bardzo znaczącego i w pewien sposób. Też przełomowego, śmiało bym to nawet nazwał otworzeniem się kolektywnego serca ludzkości, które do tej pory było zablokowane, czyli po prostu odblokowaniem się, się zbiorowego serca ludzkości, rzecz bardzo tym doniosła, ale ona oczywiście się będzie rozkładała na najbliższe miesiące i lata, coraz bardziej się po prostu przejawiając. Czyli to nie jest tak, że w ciągu miesiąca czy dwóch my się tutaj wszyscy jako ludzie Odmienimy na lepsze, i cała też sytuacja na świecie się odmieni na lepsze, i po prostu wyjdziemy na ulicę i w przypływie tej miłości będziemy się sobie nawzajem na szyję rzucać, i wszędzie będą rosły piękne kwiatki i tak dalej. To nie jest tak. To jest bardziej potencjał, który teraz się dla ludzkości otworzył. I kto chce, może z tego potencjału po prostu skorzystać, a kto nie chce, to z tego potencjału nie skorzysta. Więc, więc jest to pewna. Linia czasowa, która teraz się rozwija i coraz mocniej manifestuje. Też może być tak, że osoby, które na przykład dalej będą trzymały się pewnych tutaj takich programów swojego egotycznego umysłu, dominacji tego umysłu nad świadomością, osoby, które w, przy tym procesie odchodzenia naszych starych aspektów, starych aspektów naszego ja, Będą tkwić w oporze i będą te aspekty gdzieś w sobie trzymać, nie będą chciały się zmieniać, transformować, będą w tych starych swoich wzorcach, w starych postawach, w starych takich też przekonaniach i, i po prostu w starym sposobie myślenia dalej tkwić w tej emocjonalności też takiej nisko wibrującej. To może być tak, że takie osoby pod wpływem jakby trochę takiego pójścia pod prąd samej ewolucji. Będą się czuć nawet gorzej niż teraz. Więc to nie jest tak, że nagle tutaj się serce zbiorowe otwiera i, i każdy za pomocą czarodziejskiej różdżki jest odmieniony na lepsze i, i się tutaj wszyscy wznosimy. Jest to po prostu pewien potencjał i to też nie jest tak, że wcześniej nie mieliśmy jako ludzie dostępu do, do własnego serca, do tego potencjału, do własnej mocy. Oczywiście, ten dostęp zawsze był. Kto chciał, to, to z tego dostępu wcześniej korzystał, angażował się w swój proces pracy nad własną świadomością i, i tam czynił fajne postępy, więc to zawsze było dostępne. To, co się teraz zmieniło i co tak się będzie, moim zdaniem, co głęboko czuję, też w sobie rozszerzało i mocniej otwierało w najbliższych miesiącach i latach, to jest po prostu pewna łatwość, z jaką będziemy w stanie Pewne rzeczy w sobie zmieniać, czy wchodzić w pewne takie też wymiary świadomości w naszym wnętrzu. Jest to też takie głośniejsze wołanie, głośniejsza inspiracja płynąca z naszego serca, gdzieś z poziomu tej naszej tutaj nadświadomości, z poziomu naszej istoty świetlistej, z poziomu naszej duszy, więc to będzie dla nas bardziej słyszalne, bardziej dostępne, bardziej namacalne. Osoby, które na przykład medytują, które gdzieś wchodzą w pole swojego serca to nawet już teraz mogą odczuć co ja sam u siebie czuję że o wiele łatwiej jest się gdzieś tam w sobie do tego miejsca dostroić. Te doświadczenia te wrażenia są bardziej intensywne są wyraźniejsze bardziej takie no, kolorowe wielowymiarowe więc to się wszystko jakby pogłębia teraz otwiera więc to chodzi o to to nie jest tak że wcześniej czegoś nie można było robić i teraz można bo to się otworzyło. Bardziej chodzi o, o taki dostęp, o łatwość i o tą inspirację, i o taki magnetyzm, mag, magnetyzm naszego serca, że to wszystko jest teraz takie bardziej namacalne, wyczuwalne, i to dopiero teraz się rozwija, więc to też jest jeszcze wszystko przed nami. Dopiero jest tak zwane preludium tego, więc, tak taką zmianę tutaj ja póki co odczuwam i postrzegam. Idąc dalej, tutaj chciałbym teraz zobrazować taką pewną jedną rzecz, żeby też nam lepiej tutaj. Wszystkim pokazać, dokąd my idziemy, na czym ta zmiana polega, na czym polega w dużej mierze ten przeskok ewolucyjny, który tam gdzieś na naszej tutaj linii czasu się dokona, lub też dokonuje u różnych osób, bo to też nie jest tak, że to się w jednym momencie dla wszystkich dokona. To jest bardzo indywidualna kwestia i dla każdego, według jego zasług, czyli kto jak się mocno angażuje w swój proces, tak też takie zbiera tutaj tego wyniki i. I korzyści. Taka jest jedna fajna sprawa, którą chciałbym teraz obrazować, żeby pokazać, jak my, jako ludzie, do tej pory żyliśmy. Jak też żyły wcześniej pokolenia naszych przodków, bo to już trwa od wielu, wielu setek, jeśli nie tysięcy lat. Mając na uwadze to, że posiadamy takie dwa główne ośrodki w naszym polu energetycznym: ośrodek umysłu oraz ośrodek serca. Obydwa te ośrodki generują największe pole elektromagnetyczne. Oczywiście pole serca jest tam około 5000 razy silniejsze, według różnych badań, niż pole magnetyczne, elektromagnetyczne mózgu. Ale te dwa ośrodki czy umysł, mózg i serce są takie dominujące. No i zazwyczaj to było tak, że jako ludzie żyliśmy, żyjemy dalej jeszcze bardziej w tym umyśle. Tutaj bym takie zrobił porównanie, czy takie zobrazowanie tego, dając takie dwa wykresy, które są: jeden wykres przy umyśle, a drugi przy sercu. Ten wykres pokazuje, jak w ciągu dnia wygląda nasza aktywność i gdzie jest nasza uwaga, gdzie jest nasza świadomość czy bardziej w sercu, czy w umyśle. I zarówno w sercu i w umyśle ten wykres jest w skali od 0 do 100%, czyli 100% to jest 100% aktywności w danej chwili akurat w, tam, w jednym z tych dwóch ośrodków. No i tak idąc godzina po godzinie, jak się obudziliśmy już rano, zazwyczaj jest tak, chociaż to też się oczywiście różni, bo jako ludzie mamy też różną świadomość, różną też uważność w sobie, ale tak uśredniając i tak to ogólnie ukazując, to zazwyczaj w ciągu dnia, od momentu naszego obudzenia, tak myślę, że około lekko z 90% naszej uwagi, naszej świadomości było ubieszczone, zamknięte, zatrzaśnięte w przestrzeni umysłu. Czyli na tym wykresie umysłu, tak godzina po godzinie, ten wykres tam oscylował na poziomie 90%, a w tym czasie, w tym drugim równoległym wykresie, w równoległym ośrodku serca, tej uwagi, uważności, świadomości było tam mało, 10%, czasami nawet i mniej. I tak to wyglądało. W ciągu dnia żyjemy w umyśle, co powoduje takie tutaj też zabieganie naszych myśli. Też ten wykres umysłowy ma różną. Jakby to nazwać? Różne takie wzorce energetyczne, różną charakterystykę, ponieważ jako ludzie mamy też różnej jakości myśli, myślokształty. Jedna osoba ma bardziej takie harmonijne myślokształty, jest bardziej taka ułożona, spokojna, optymistyczna, bardziej taka też zadowolona z życia. Więc, więc te myśli, jakość tych myśli jest taka no, bardziej harmonijna, więc ma takie wzorce energetyczne ładniejsze. Bardziej kolorowe, tak to nazwijmy, no a inna osoba może mieć takie myśli chaotyczne, chaotyczne, zabrudzone, negatywne, destrukcyjne, pesymistyczne, dużo tam jakichś agresji, czy dużo takich tutaj lękowych spraw, więc te wzorce są takie e, nieharmonijne, więc to też e, aktywność może być obydwu osób na poziomie nazwijmy to Procent 90, ale te wzorce tych myśli są różne pod kątem e, energetyki jeszcze, więc, więc to też jest ważne. No, i zazwyczaj z tym sercem to jest tak, że jeżeli już ten wykres serca szedł tam do góry, to nastąpiło to tak bardzo spontanicznie i na bardzo krótki czas zazwyczaj pod wpływem jakiegoś zewnętrznego impulsu, zewnętrznego wydarzenia. Mogło to być tak, że ktoś nam powiedział fajny komplement, nam się zrobiło miło. Mogliśmy patrzeć na przykład na zachód słońca i się w tym momencie zatracić. Mogliśmy patrzeć na widok bawiącego się naszego dziecka, mogliśmy spędzać fajny czas ze swoją drugą połówką. No tego typu sprawy, gdzie ten umysł na chwilę się jakby wycisza, zapominamy po prostu o, o tym umyśle, i wtedy, jak taka flara z serca wybucha, ta energia magnetyczna energia serca energia tej miłości, wdzięczności, spokoju, takiego też zrozumienia energia szczęścia. Więc to zazwyczaj się działo pod wpływem takich zewnętrznych tutaj stymulacji, jakichś wydarzeń zewnętrznych, po czym po jakiejś tam chwili, krótszej lub dłuższej, ta flara znikała, ta aktywność w sercu znowu tam spadała do niskiego poziomu, no i znowu wtedy na pierwsze miejsce wysuwał się umysł, ta aktywność umysłowa znowu rosła do poziomu procent 90, no i znów się ten, ten zaczynał wtedy umysłowy kołowrotek, więc tak to zazwyczaj z nami jest. W takim stanie żyjemy domyślnie. Są to takie, nazwijmy to symbolicznie, ustawienia fabryczne człowieka na Ziemi w obecnych czasach, ale, te, ale też to miało miejsce o wiele tam lat też wcześniej. Od wielu, wielu, wielu setek już lat. No i właśnie ta zmiana polega na tym, że teraz te aktywności się będą zmieniać. Jeśli chodzi o ten stary jeszcze styl życia, no to. Taka nadmierna dominacja umysłu, takie nadmierne siedzenie w swojej głowie, w tych myślach, powodowało pewne takie napięcie, pewne przeciążenie umysłu, co prowadziło do takiej też pewnej dysfunkcji, pewnego zaburzenia, co się następnie przekładało na naszą psychikę, na to, jak się czujemy, odpowiadało też na poziomie tej psychomatyki. Na, za nasze ciało fizyczne, z, za, za naszą kondycję ogólną, za nasze zdrowie, więc y, taka nadmierna umysłowa dominacja, ta aktywność powodowała, do róż, powodowała i prowadzi, prowadziła do różnych tutaj zaburzeń. Z czego też jako ludzie jeszcze sobie nie do końca zdajemy sprawę, ponieważ uznajemy to za taki stan normalny, że tak się po prostu żyje, no bo tak wszyscy żyją i od dziecka widzimy wszędzie dookoła, że, że, że ludzie podobnie funkcjonują. Byliśmy dzieckiem, to patrząc na rodziców, to widzieliśmy to u nich, potem widzieliśmy to w szkole u swoich tam kolegów, rówieśników, więc, więc no wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, to, to po prostu jako ludzie widzimy. Yy, Podobną postawę, podobny sposób funkcjonowania, więc uznajemy to za coś normalnego tutaj na, na Ziemi, ale może tak do końca normalne to nie jest, jak się temu bliżej przyjrzymy. Więc tego typu właśnie postawa prowadziła do tych różnych takich tutaj zaburzeń. I chodzi właśnie o to, żeby iść w kierunku tej zmiany ewolucyjnej, czyli odwrócić kolejność. Ja tak to postrzegam, że. Taki człowiek nowej ziemi, tak to nazwijmy, człowiek przyszłości, człowiek, który dokonał w sobie tego przeskoku ewolucyjnego swojej świadomości, będzie w ciągu dnia funkcjonował w taki sposób, że patrząc na wykres jego serca, ta aktywność w sercu będzie na poziomie 90, czyli to jakby serce będzie tym głównym ośrodkiem, gdzie będzie nasza świadomość i nasza uwaga. I jeżeli będziemy chcieli wtedy korzystać z umysłu jako naszego wspaniałego narzędzia, ponieważ umysł jest w swoim założeniu narzędziem dla, dla nas, dla naszej świadomości, to po prostu będąc w sercu, będąc w tej aktywności na poziomie tam 90 czy 100%, będziemy sięgali w taki praktyczny sposób po nasz umysł, żeby po prostu coś tam wykonać to, co potrzebujemy, i następnie jak, jak już to zrobimy, to wtedy odkładamy narzędzie na chwilę tam czy na dłuższy czas na półkę. I, i, I znowu jesteśmy w tym ośrodku czucia, czyli w ośrodku serca. To, co jeszcze jest innego w tym w takim tutaj stylu życia i w, takim też, w takiej postawie, w takim wymiarze świadomości, to jest to, że w momencie, jak nawet po ten umysł sięgamy, jak, te, jak ta aktywność wtedy umysłowa tam urośnie do procent 90 czy więcej, to jednocześnie na tym wykresie naszego serca. Cały czas ta aktywność tam pozostaje również wysoka, więc równolegle mamy wysoką aktywność w sercu i też tą wysoką, wysoką aktywność w umyśle. Czyli chodzi o to, że jesteśmy bardzo mocno w tym sercu już zakorzenieni, rozwinięci i umiejscowieni. Z poziomu tego serca żyjemy i po prostu potem umysł sięgamy, kiedy chcemy. I takie bycie w tym sercu daje nam ogromną taką równowagę, ogromne takie poczucie, Siebie samego, poczucie własnej mocy, przede wszystkim poczucie takiego głębokiego spokoju, boskiego spokoju, radości, życia, tej miłości, tego połączenia z życiem, połączenia, współodczuwania życia pod różnymi postaciami, takiej więzi i empatii z innymi ludźmi, tego typu sprawy. Więc ja właśnie tak postrzegam tą zmianę ewolucyjną i to, do czego my jako ludzie dążymy. I też jest ważne to, że patrząc na to, że serce jest ośrodkiem prawdy, to właśnie będąc w sercu, swoją świadomością mamy kontakt z prawdą, dotykamy tej prawdy, to jeżeli nauczymy się żyć już tak długofalowo i permanentnie, będąc w swoim sercu, będąc w tej prawdzie, ta prawda oczywiście w nas się będzie stopniowo jakby rozwijała i dochodziła do głosu, będzie w nas ewoluować, co też ma takie pewne swoje tutaj fazy i pewne kroki różne. Pierw na przykład otwieramy się na na własną miłość, poprzez akceptację siebie, akceptację tego, co się dzieje, takie różne kroki, jeśli chodzi o rozwój świadomości, aż dochodzimy po prostu do tej prawdy głębszej w nas. To właśnie, żyjąc z poziomu tego serca, żyjąc z poziomu prawdy, niesamowite rzeczy się dzieją w naszym umyśle. Mam tu na myśli to, że umysł jest takim narzędziem i jest tak skonstruowany, ma taką charakterystykę, że. Tworzy pewną zasłonę między nam, naszą świadomością a światem zewnętrznym. Ja bym to porównał do takich okularów, które zakładamy na swoje oczy, czyli takie filtry percepcji, filtry umysłowe, i za pomocą tych okularów po prostu widzimy, doświadczamy rzeczywistości. Każdy człowiek ma inne okulary, ponieważ ma inne w swoim umyśle programy, przekonania, koncepty, idee. Różnego rodzaju, więc widzi ten świat, widzi siebie samego, widzi innych ludzi w sposób różny. I zazwyczaj, tutaj, w tym świecie 3D, gdzie umysł też 3D, no to są te koncepcje, o których mówiłem tam na początku: koncepcje nieprawd, koncepcje iluzji, oddzielenie, koncepcje braku, braku niedoboru, koncepcje tej przeszłości, przyszłości, ten czas linearny, cały dualizm, oczywiście. Z tego wszystkiego właśnie też lęk wynika, więc widzimy świat, doświadczamy świata przez pryzmat właśnie takich okularów umysłowych, i w momencie, kiedy my się nauczymy żyć w swoim sercu, już w tym polu serca, w tej prawdzie, no to co się wtedy dzieje? Promieniowanie serca, ta siła, siła serca magnetyczna z biegiem czasu rozpuszcza, czy, czy wręcz wypala filtry naszej percepcji umysłowej czyli te okulary zostają po prostu transformowane, rozpuszczane, czyli znika ta przesłona, ta zasłona między nami naszą świadomością a światem zewnętrznym i zaczynamy w końcu widzieć i doświadczać naszego tutaj świata, naszego życia już nie przez pryzmat iluzji, które były w tych okularach, gdzieś tam zainstalowane, umieszczone, tylko przez pryzmat prawdy. Po prostu zostaje zdjęta z naszych oczu zasłona fałszu, która powodowała, że Widzieliśmy świat tak nie inaczej, a z tego widzenia wyrastało nasze całe zachowanie, nasza postawa względem innych ludzi, czy to, jak się czujemy, jak podchodzimy do samych siebie, jak siebie samych traktujemy, jaką mamy relację ze sobą, z własnym wnętrzem. Więc to jest fenomenalna sprawa, że dopiero będąc w swoim sercu i żyjąc już tak długoterminowo z poziomu mocy tej miłości, w własnym sercu, mocy tej prawdy. Ta zasłona zostaje po prostu rozpuszczana, uwalniana, i to powoduje, że jesteśmy w stanie dostrzec prawdę i żyć z poziomu prawdy tutaj, w tym świecie, i nasza świadomość wtedy rozkwita w tej prawdzie. Czyli chodzi o taką redukcję, wyciszenie, wyhamowanie, uspokojenie aktywności umysłowej, tej umysłowej działalności poprzez otworzenie, aktywowanie pola własnego serca. Na tym polega ta wielka zmiana. I to też nie jest tak, że powinniśmy tutaj jakoś umysł na bok odstawić, czy też nie powinniśmy umniejszać jego roli, ponieważ umysł sam w sobie jest narzędziem wspaniałym, narzędziem cudownym. Umysł jest potrzebny. Z umysłu powinniśmy korzystać. Chodzi tylko o to, aby przywrócić taki właściwy porządek, żeby to umysł służył naszemu sercu, naszej świadomości, stworzyć taką koherencję między sercem a umysłem i z tego poziomu żyć. Całkiem odwrotnie niż miało to miejsce do tej pory, gdzie ten umysł totalnie dominuje nad świadomością w ten sposób, że nawet świadomość bardzo często wierzy w to, że jest swoim umysłem. My jako ludzie wierzymy w to, że jesteśmy całe, całą tą koncepcją osobowego ja, które tworzy egotyczny umysł. Na tym polega ta, ta zmiana. I też tutaj chciałbym o takim czymś jeszcze wspomnieć. Patrząc na naszą Ziemię z takiej perspektywy kosmiczno-ewolucyjnej, to jeżeli w ogóle patrzymy z takiej perspektywy na planety czy na życie na planetach, no to na pewno cechą takiej cywilizacji, która jest bardzo nisko rozwinięta, jeśli chodzi o świadomość, bardzo nisko w rozwoju świadomości, jest niewątpliwie to, że po pierwsze. Nie jest w stanie zauważyć swoich własnych ograniczeń, swoich własnych takich, tutaj dysfunkcji, błędów, jakie też popełnia. Po drugie, nawet nie chce na to spojrzeć, nie chce spojrzeć w tym kierunku, nie jest w ogóle tym zainteresowana. Jest skupiona na czymś zupełnie innym, i tego typu rzeczy ją nie interesują. No i po trzecie, taka cywilizacja gdzieś tam w swojej, swojej takiej. Zarozumiałości, w takim zadufaniu też w arogancji, uznaje, że tutaj wszystko fajnie ogarnia, że już tam wie, że odkryła już dużo, że jest już tutaj jakoś tam mądra i po prostu taki obraz samej siebie utrzymuje. Jeśli spojrzymy tutaj na naszą ziemię i na naszą cywilizację, no to dokładnie opis ten pasuje do naszego świata, ponieważ my, jako tutaj Ziemianie, jesteśmy no bardzo taką prymitywną. Cywilizacją, jeśli chodzi o rozwój świadomości. Prymitywną, nie w takim sensie tam negatywnym, tylko prymitywna w kontekście po prostu takiej początkowej fazy swojego rozwoju. Więc jesteśmy w takich tutaj jeszcze świadomościowych trochę powijakach. No ale jest to właściwe, odpowiednie, słuszne i taki tutaj jest plan naszej ewolucji. I jest po prostu z tym wszystko ok. Więc takie tutaj. Też jest nasze miejsce i nasza charakterystyka, moim zdaniem. No jest to bardzo ważne, ponieważ taka perspektywa pozwala nam też lepiej zrozumieć to, że jak właśnie my podchodzimy do tej relacji serca i umysłu, do też tematu świadomości, że. Będąc w takim miejscu, to jako ziemianie, no właśnie, nie bardzo chcemy się tym tematem zajmować, nie bardzo chcemy w ogóle to rozkminać, nie bardzo też widzimy sens tego wszystkiego, po prostu uznajemy, że to jak żyjemy jest ok i tak te swoje życia tutaj przeżywamy. I nawet jak tam już się starzejemy, to jakoś tam też. Tego nie jesteśmy w stanie dobrze ująć. To się oczywiście teraz zaczyna powoli zmieniać, ponieważ ten nowy cykl ewolucyjny się tutaj na ziemi otwiera, więc, więc to wszystko teraz jest takie przejściowe i, i, i się mocno tutaj teraz też w tym temacie rozwijamy i to wszystko też ulega pewnemu przyspieszeniu, ale tak po prostu do tej pory było i też warto taką perspektywę tutaj jest ukazać, ponieważ myślę, że często jest takie tutaj wrażenie wśród ludzi, że. No właśnie, interesowanie się taką tematyką przestrzeni własnego serca, włas, tam, tą własną świadomością w ogóle, jest postrzegane jako coś takiego, nie wiem, dziwnego, egzotycznego, jako jakiś taki tam dodatek do życia, też dla wielu może niepotrzebny w ogóle, czy jako coś w ogóle ezoterycznego. A tak naprawdę w moim takim odczuciu jest to rzecz najbardziej, nie wiem, fundamentalna, najbardziej bliska człowiekowi, czymś, czym powinien się w, Pierwszej kolejności zająć, coś, czemu też powinien tutaj nadać wysoki priorytet, ponieważ no, to prowadzi do zmiany i do takiego też przywrócenia naturalnego porządku, więc, więc to jest taka też fajna sprawa, i też warto o tym mówić, żeby też zobaczyć tutaj z pewnej perspektywy to, jak my tutaj żyjemy. No i tak naprawdę ta cała tematyka przestrzeni serca, ten potencjał, jaki się kryje w naszym sercu. To póki co jest dla nas, tutaj dla, dla ludzi na Ziemi, temat jeszcze niezbadany, nieodkryty, temat świeży. Jest to coś, co do, dopiero czeka na takie tutaj prawdziwe odkrycie. I fajnie mieć taką perspektywę, ponieważ to pokazuje jeszcze, jak wiele nowego tutaj jest przed nami, jak wiele się może zmienić i też dokąd warto jest dążyć, ponieważ no, nawet patr jak patrzymy na takie tutaj różne gałęzie czy struktury naszego życia społecznego to do tej pory wszystko co było tutaj zrobione, odkryte czy wynalezione było właśnie wynalezione w stanie świadomości tej zbiorowej yy, wynikającej z tej dominacji umysłu czyli w tej stanie świadomości takiej tej umysłowej bardziej i jak sobie tak pomyślimy czy poczujemy bardziej ten potencjał yy, pola serca i tą linię czasową przyszłości gdzie już kolektywnie z tego poziomu serca będziemy operować no to, no to wtedy czeka nas ogromna ilość jakichś nowych odkryć, wynalazków, przełomów, nowych takich też projektów społecznych, które będą wynikały z zupełnie innego poziomu świadomości. I nawet jeśli spojrzymy na takie dziedziny jak psychologia czy psychoterapia, to zauważmy, że cała wiedza, cały dorobek tych dziedzin, on również powstał, czy to w tym wieku, czy w wieku poprzednim, czy nawet jeszcze wcześniej, powstał z, ze świadomości zdominowanej przez umysł, tak kolektywnie, więc też jest to w pewien sposób wiedza bardzo ograniczona. Oczywiście zawsze na przestrzeni tych wszystkich lat pojawiały się takie jednostki, które były w stanie z tego umysłu już trochę bardziej wyjść i gdzieś w sobie czuły ten przebłysk inteligencji i świadomości serca, no ale mimo tego, tak patrząc na to jak, jako na całość, to jest to wiedza wynikająca i płynąca z tego umysłu, nawet już nie mówiąc o takiej typowo wiedzy akademickiej, która też zazwyczaj jest w dużej tak mierze odgórnie sterowana, narzucana czy też projektowana przez pewne instytucje, korporacje czy grupy interesów. Więc tutaj również zauważmy, że mamy przed sobą jeszcze bardzo wiele do odkrycia i dopiero tak w ostatnim czasie, w tej dekadzie i też w w poprzedniej dekadzie już bardziej się zaczęli pojawiać ludzie, którzy przynoszą wiedzę, doświadczenie swoje płynące już z tej świadomości serca, ale to też dopiero są takie początki, więc, więc to też wszystko jest przed nami i warto mieć świadomość tego i na to uwagę zwracać, ponieważ do tej pory tak funkcjonujemy jeszcze, że zauważmy, że najpierw żyjąc w tym umyśle, tworzymy gdzieś sami w sobie. Różnego rodzaju dysharmonie, dysfunkcje, jakieś takie pewne też zaburzenia, z czego się biorą te wszystkie, te wszystkie choroby, i następnie podchodzimy tak do tego tematu, do uzdrowienia tego wszystkiego z poziomu dostępnej nam wiedzy, o której mówiłem, psychoterapia na przykład, która również została z tego samego poziomu świadomości gdzieś zrodzona, więc chcemy ten problem rozwiązać z tego samego poziomu świadomości, który ten problem stworzył i nie widzimy tak do końca tego, że w przypadku gdybyśmy się wznieśli wzwyż, jeśli chodzi o świadomość i już operowali z poziomu własnego serca, byli połączeni bardziej z inteligencją serca i żyli z tego poziomu, byłby to taki nasz normalny stan bycia, wyjściowy, no to wtedy po pierwsze sama ta świadomość już yy, inteligencja serca pole serca ten taki stan uczuciowo wibracyjny wynikający z tej miłości bezwarunkowej z energii miłości to on już sam w sobie prowadzi do harmonizacji uzdrowienia oczyszczenia regeneracji i do takiego przywrócenia w nas wzorcowej tej boskiej informacji no i oprócz tego też że to uzdrowienie następuje no to Będąc w takim stanie świadomości, w takim stanie bycia, już nie generujemy więcej w sobie tego, czego generowaliśmy właśnie wcześniej, będąc już w tym umyśle, czyli różnych takich tutaj dysharmonijnych spraw i, i tego wszystkiego, co się tam przekłada na naszą psychikę, układ nerwowy, na strukturę umysłu, wzorce myślowe, postawy z tego wynikające, relacja z własnymi emocjami i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj też takie rozpoznanie moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby też zobaczyć, że wejście wyżej, takie się wzniesienie też energetyczne, wibracyjne i, i życie z poziomu świadomości inteligencji serca powoduje też, że następuje tutaj całościowo, tak holistycznie harmonizacja i uzdrowienie, i warto w tym kierunku moim zdaniem jest iść. Idąc dalej, tak już bardziej w stronę y, praktyczną, jak byśmy mogli do tego tematu podejść: jak pracować sami ze sobą, jeśli chodzi o pole serca, o kontakt z tą świadomością serca, to tutaj takim słowem kluczem jest nasza uwaga oraz intencja. Jak mówiłem wcześniej o tych takich dwóch ośrodkach: umysł i serce, i o tej aktywności na, na tych wykresach jak to wyglądało wszystko, czyli to, że żyjemy tak w stanie domyślnym w tym umyśle, tam 90% plus minus, no to żeby tak przejść do tego nowego wymiaru i stanu bycia oraz życia, czyli do tej świadomości zakotwiczonej już w sercu, to takim czymś, co do tego prowadzi, jest, jest oczywiście prak praktyka i trening. To jest taka zmiana, która się dokonuje. Na przestrzeni dłuższego czasu. Oczywiście też są możliwe i też istnieją takie przypadki bardzo spontaniczne, taka nagła emisja i zmiana tej świadomości, więc to też się może y, u człowieka wydarzyć, no ale jednak zazwyczaj to jest efekt i wynik pracy włożonej po prostu w swój własny rozwój. I, no i tutaj jest ten klucz, intencja oraz uwaga. Z jednej strony. Skoro ta nasza uwaga, ta świadomość jest tak domyślnie i wyjściowo w tym umyśle zatrzaśnięta i z tego poziomu żyjemy, no to sam fakt, że sobie to uświadomimy, że rozpoznamy ten nasz stan bycia, stan funkcjonowania, to już jest duży krok i ważny krok do przodu. Świadomość tego, czyli sobie to uświadamiamy, ogarniamy i widzimy wyraźnie aha, żyjemy w taki sposób, świadomość jest przez umysł dominowana. Istnieje inna możliwość funkcjonowania i życia, wynikająca ze świadomości, będącej już w sercu. Widzimy tą drugą ścieżkę, widzimy alternatywę, że tak powiem. No i wtedy już ważna jest ta intencja, wola, dokonanie wyboru, że decydujemy się od teraz żyć już z poziomu serca, czy po prostu wybieramy taki kierunek, żeby on był tutaj dla nas takim wyznacznikiem, drogowskazem na przyszłe lata. Więc to jest bardzo ważne: świadomość tego, jak się funkcjonuje do tej pory, świadomość innej drogi, innej ścieżki, innej możliwości, i następnie intencja, wybór, decyzja, wola, aby właśnie w tym innym kierunku, w nowym kierunku iść. No i później chodzi o uwagę, czyli nauka, praktyka, trening, umiejętność tego, aby w ciągu dnia, zwracać uwagę na to gdzie jest nasza uwaga na czym się koncentrujemy gdzie jest nasza świadomość w ciągu dnia też stawać sobie sprawę być obecnym być właśnie w sobie obecnym to jest bardzo ważne ta obecność żeby być obecnym i być uważnym i widzieć gdzie jesteśmy i następnie praca nad tym aby tą świadomość stopniowo z tego umysłu do przestrzeni serca przenosić no i tutaj też to się odbywa w zasadzie na dwa różne sposoby, czy różne? No, na dwa sposoby. Jednym sposobem to jest taka umiejętność i uważność w ciągu dnia, że cokolwiek tam sobie robimy, czy jesteśmy sami ze sobą, czy tam z kimś spędzamy czas, o czymkolwiek też myślimy, to po prostu być uważnym i, i wtedy łapać się na tym, czy odpływamy gdzieś w tym swoim umyśle i tam się zatracamy. Jeśli tak się dzieje, to po prostu wycofywać tę uwagę i swoją świadomość z umysłu i się skupiać na, na ośrodku serca, na odczuwaniu, na swoich uczuciach, na swoich emocjach i być w, właśnie tutaj w tym miejscu, jeśli chodzi o uwagę w swoim sercu. Więc to możemy robić w ciągu dnia. Lub drugi sposób, taki, który też prowadzi do tego sposobu, o którym powiedziałem przed chwilą, to jest po prostu wyznaczanie sobie w ciągu dnia czasu, aby być sam na sam ze sobą, mieć taką własną przestrzeń. No i wtedy po prostu zamykając oczy, świadomie, intencjonalnie przenosimy swoją uwagę z umysłu do serca. Można też właśnie tak sobie w głowie po cichu albo też na głos tego typu afirmacje czy intencje wypowiadać, że teraz przenoszę moją uwagę i świadomość z umysłu do serca. I następnie zamykając oczy, tak jakby się wyciszając też, Uspokajając, przenosimy tą uwagę do własnego serca, i wtedy skupiamy się na tym, aby, aby w tym sercu być. I skupiamy się przede wszystkim na tym, aby nastąpiła taka redukcja oraz wyciszenie tej całej aktywności umysłowej. Czyli uczymy się być w swoim sercu, wyciszamy wtedy ten umysł, i następnie staramy się tak wygenerować z siebie, uczucia ciepłe, jak ja to nazywam, takie miękkie, uczucie spokoju, uczucie radości, uczucie miłości, czy uczucie wdzięczności. Więc jest to taka nauka po prostu bycia w swoim sercu, bycia w tym polu elektromagnetycznym torusa własnego serca, która oczywiście wymaga praktyki. I tu jest taki klucz i taka ważna sprawa, że wszystko zależy od stopnia naszego zaangażowania, od tego, jaki nadamy też temu wszystkiemu priorytet. Bo na przykład jedna osoba może tak trochę od niechcenia do tego podejść na półgwistka i na przykład raz na dwa czy, czy nawet trzy dni, albo raz na tydzień sobie przypomnieć, że miała się skupiać na tym swoim sercu i tam na chwilę usiąść i. Że tak powiem, na szybko to odbębnić, tam, starać się wejść i w to serce i tak się do tego średnio przekładając, więc jest taka możliwość na przykład, a druga ścieżka to jest takie coś, że ktoś nada temu dosłownie najwyższy priorytet w swoim życiu. W ciągu dnia będzie na maksa starał się być obecny i uważny, aby łapać się na tym, że jest w swoim umyśle, korygować to i uczyć się bycia w swoim sercu. I także w ciągu dnia będzie znajdował na przykład 4 razy, 5 razy, czy tam nawet 7 razy czas, aby chociaż na 5 minut być ze sobą, zamknąć oczy, skupić się na odczuwaniu własnego serca. Więc tutaj wszystko zawsze zależy tylko od nas i jak się przyłożymy do tego, takie też otrzymamy efekty naszego tutaj działania. Jest to też o tyle ważne, że zauważmy, że. Mamy takie pewne umysłowe nawyki, takie pewne automatyzmy, że tak żyjemy i takie mamy jakieś takie podejście swoje i nastawienie i postrzeganie z tego umysłu wynikające, że tak gdzieś podświadomie myślimy, że musimy w ciągu dnia właśnie zawsze działać, coś robić, analizować wszystko, coś wymuszać pchać do przodu, oczekiwania mieć, czyli ta aktywność umysłowa. Więc musimy za wszelką cenę być w tej aktywności umysłowej i, i, i wszystko po, poprzez takie działanie jakoś tak pchać do przodu, wymuszać i, i być non stop skupionym na tym, aby coś robić, tak? być takim wydajnym, też efektywnym w tym wszystkim i żeby po prostu móc tutaj normalnie sobie funkcjonować. A jest to po prostu tylko pewien nawyk, pewien schemat, pewien mechanizm w nas, i dopiero praktykując takie bycie w sercu, yy, ucząc się czuć tą inteligencję i obecność własnego serca, przez które się też tutaj jakby przejawia ta nasza nadświadomość i wyższa jaść, dopiero czując tą energię magnetyczną w swoim sercu, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko nie polega na, tylko wyłącznie na robieniu czegoś, na działaniu, ale jeśli chodzi o manifestację też czy o to, żeby rzeczy szły do, do przodu. Najważniejsze jest zawsze bycie, stan naszego bycia, stan wibracyjny, to w jakim jesteśmy miejscu w sobie i jakie też mamy w sobie uczucia. I dopiero właśnie praktykując tą świadomość serca yy, odkrywamy w to, i gdzieś, jeżeli nawet poczujemy tego przebłysk w taki chwilowy, to samo to już nam fajnie pomaga rozpoznać ten taki tutaj nawykowy mechanizm w nas. Gdzie tutaj zawsze umysł nasz, nas będzie ponaglał, pośpieszał, wymuszał też, czy taką dawał perspektywę, że, żeby się zająć czymś konkretnym, czymś praktycznym, bo takie tam siedzenie sobie i, i gdzieś czucie serca niczego nie daje, no bo tam nie widać od razu efektów, więc pewnie jest to jakieś nieskuteczne czy niepotrzebne i tak dalej. Polecam więc, aby w ciągu dnia jak najczęściej znaleźć dla siebie czas, aby móc spokojnie sobie. Prak praktykować, rozwijać, trenować bycie w swoim sercu, nawet jeżeli mamy w swoim życiu obecnie dużo zamieszania, chaosu, niepewności, towarzyszą nam jakieś takie trudności, wyzwania, problemy, czy też mamy na swojej głowie dużo różnych rzeczy, różnych spraw, czy też wiele rzeczy do zrobienia, to polecam taką przyjąć postawę, aby na czas takiej praktyki, na chwilę zostawić to wszystko z boku, Wrócić do tego, jeżeli bardzo lubimy na przykład yy, o tym wszystkim myśleć, czy się też zamartwiać, co jest w tym świecie tutaj też czymś normalnym i, i bardzo popularnym. Yy, jeżeli też lubimy taką nadaktywność umysłową, myślenie o wszystkim naraz, działanie w stu kierunkach, to zawsze możemy do tego wrócić zaraz, zaraz po takiej praktyce, ale na czas praktyki ostawiamy to na bok, akceptujemy. To jak jest, nie walczymy z tym, tylko po prostu się na chwilę od tego odsuwamy, no i wtedy skupiamy się na takim pogłębianiu tej wewnętrznej świadomości, na pogłębionym odczuwaniu przestrzeni własnego serca, odczuwaniu własnych uczuć, stanów wibracyjnych, skupianiu się na tym, aby to wewnętrzne światło płynące z naszego serca się w nas spokojnie rozwijało, rozkwitało, obejmowało swoim zasięgiem promieniowaniem. Wszystkie komórki naszego ciała, całe nasze pole energetyczne obejmowało też nasz umysł. Poprzez właśnie takie objęcie, ten umysł wtedy się harmonizuje, równoważy, rozświetla. Światło wtedy oświetla nasz umysł, co też wpływa na zmianę wzorców myślowych, na zmianę myślokształtów, na patrzenie z poziomu już całkiem innej perspektywy, co prowadzi po prostu do takiej gruntownej transformacji naszej. Też osobowości. I tutaj chodzi o to, aby zostawić na chwilę z boku myślenie i działanie na rzecz odczuwania, na rzecz po prostu bycia, co dla umysłu może się okazać nieada wyzwaniem, bo umysł jest nauczony bycia w tej takiej nadmiernej aktywności, w nadmiernym działaniu i funkcjonowaniu, więc chodzi o ten nowy nawyk o to, aby stopniowo uczyć się być w takiej przestrzeni. Bez ruchu, ciszy, nasyconej fajnymi, wzniosłymi energiami, jak miłość, wdzięczność, spokój, radość, szczęśliwość. Więc, 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 jest to taki kierunek. No i oczywiście to może wyglądać u każdego człowieka inaczej. Dla osób, które na przykład są w trudnej sytuacji w swoim życiu, dla osób, u których. Ta psychika jest mocno taka niezbalansowana i mocno obciążona, mocno rozchwiana, czy też pole mentalno-emocjonalne jest takie zaburzone. Tego typu praktyka, tego typu nowa umiejętność może się okazać na początku czymś trudnym. Osoby takie mogą z początku sobie jakoś z tym nie radzić, w sensie, że nic wielkiego nie czuć, nie będą w stanie na przykład. Się na dłuższy czas skupić i skoncentrować na odczuwaniu przestrzeni serca, ponieważ ten natłok myśli, też nadmierna, nadmierna aktywność umysłowa, będzie ich non stop wybijała z takiej koncentracji, czy też ta taka ściana wokół serca z różnych tam emocji, czy traum, czy też myślą kształtów, będzie powodowała, że trudno się będzie przez nią przebić, aby tam dojść do do odczuwania własnej tutaj przestrzeni serca. Więc tak to może wyglądać u jednych ludzi, u drugich to może iść w sposób taki łatwy, łagodny i płynny, i bardzo szybko takie istoty mogą czuć w sobie pierwsze takie wyniki czy efekty takiej praktyki i, i czuć tą obecność, świadomość, inteligencję własnego serca, bardzo łatwo wchodzić w takie wzniosłe stany uczuciowe. Więc to jest u każdego różnie. Być może niektórzy potrzebują do tego też wsparcia drugiego człowieka, takiej pracy z drugim człowiekiem, różnych narzędzi, metod, technik, ćwiczeń. Tak też, tak też może być. Ale chodzi o to, żeby wytrwać w takiej praktyce, ponieważ jak spojrzymy na to z takiego poziomu typowo energetycznego, to zawsze za naszą uwagą idzie nasza też energia. I jeżeli się... Chociażby skupimy na przykład tam 100 razy na czuciu własnego serca i nie widzimy żadnych tam wyników, efektów, nic nie czujemy, nic się nie zmienia, to na poziomie tego naszego hologramu energetycznego, na poziomie naszej własnej linii czasowej i tak następują wielkie zmiany: następuje pewne przekierowanie, pewna taka rekonfiguracja energetyczna, pewne otworzenie energetyczne, ponieważ. Ta nasza uwaga, nasza świadomość już tam poszła, te 100 razy, więc, więc to już zmienia wiele, to też aktywuje pewien potencjał w nas, tylko po prostu trzeba na to więcej czasu, trzeba w tym wytrwać, ale efekty, wyniki, tak zwana nagroda zawsze przyjdzie, więc tutaj jest to bardzo ważne, ponieważ no, myślę, że niektórzy ludzie mogą się bardzo szybko zniechęcić tam po dwóch, czy po pięciu, czy po dziesięciu razach, ponieważ no, nic nie czują z większego. I wtedy, wtedy ten umysł może tutaj y, egotyczny znowu sugerować, że nie warto to robić, że, że to szkoda czasu, że to nie ma sensu, że to y, no nie ma sensu po prostu, więc, więc, więc po co to robić. A, ale, ale z poziomu energetycznego zawsze to y, dużo zmienia, i czasami jest tak, że niektórzy, jeśli chodzi o takie te fajne, wzniosłe uczucia, o tą miłość, poczują ją bardzo szybko, a niektórzy na przykład pierwszy muszą nauczyć po prostu być skupionym na swoim sercu, nauczyć się utrzymać tam koncentrację, czy nauczyć się uprzednio być w takiej ciszy i w takim spokoju najpierw, i dopiero jak tam się ugruntują na dłuższy czas, to wtedy wypłynie na powierzchnię tego serca już ta miłość, energia miłości, więc y, tu też polecam, aby jakiś nie mieć takich oczekiwań, czy swoich tam nie robić projekcji. Jak to ma wyglądać? U każdego jest to inaczej. Chodzi o takie zaufanie, o, o, o praktykę, o regularność, o dyscyplinę, żeby, żeby to po, po prostu robić. I za każdym razem, jak kierujemy energię na pole własnego serca, no to tą przestrzeń zawsze mocno rozświetlamy, i to jest, myślę, w tym wszystkim tutaj najważniejsze. Teraz chciałbym się skupić na nasycaniu się energią własnego serca, na nasycaniu się energią. Miłości bezwarunkowej z serca pochodzącej. Jeżeli uda nam się już tak wejść głęboko w swoje serce i czuć pole elektromagnetyczne serca, czuć pole torusa serca, czuć tą energię y, uczuć wzniosłych, miłości, radości, spokoju i wdzięczności, to tak naprawdę wtedy się dzieje bardzo wiele rzeczy. Dla naszego umysłu wydaje się, że wtedy po prostu czujemy się dobrze i tyle. Ale dzieje się o wiele więcej. Dochodzi wtedy do głębokiej komunikacji, do komunikacji wielowymiarowej. Jest to zupełnie nowy rodzaj komunikacji, nowy rodzaj interakcji, interakcji, która też się totalnie wymyka umysłowi, której umysł nie rozumie, która jest też poza wszelkimi ramami naszej logiki. Dzieje się wtedy bardzo wiele. Tak naprawdę. Będąc w swoim sercu, łączymy się wtedy z głębszym aspektem naszej istoty, z głębszym aspektem naszej inteligencji, łączymy się ze swoim niefizycznym aspektem, ze swoim niefizycznym polem. Pole serca jest takim portalem, kanałem do połączenia się z naszym niefizycznym, esencjonalnym ja. Jeżeli się połączymy z tym niefizycznym polem, to warto zrozumieć, że pole to jest nadrzędną inteligencją, która tutaj yy, nami w pewien sposób zawiaduje, z poziomu, której manifestuje się nasze ciało fizyczne i nawet w momencie, jeżeli my będziemy się z tego świata y, kiedyś tam wylogowywać poprzez tak zwaną śmierć, to wtedy również y, wracamy z świadomością do tego niefizycznego pola, które po prostu jest wieczne, zawsze, zawsze obecne, więc będąc w swoim sercu, my wtedy się łączymy z tą wyższą inteligencją w nas. Jest to ważne rozpoznanie, ponieważ Zazwyczaj żyjąc z poziomu naszego umysłu, tylko i wyłącznie będąc pogrążonym w tej umysłowej dominacji, poprzez utożsamianie się ze wszystkim tym, co umysł produkuje, przede wszystkim z samym tym konceptem osobowego ja, w pewien sposób odcinamy się od całości naszej istoty na potrzeby doświadczenia, ograniczamy swoją świadomość i to tak, jakbyśmy się po prostu odcięli od od no, reszty istnienia, w ten sposób, że tracimy dostęp pewien do głębszych pokładów inteligencji, mądrości, wiedzy czy świadomości w sobie. I w momencie, jak się uczymy żyć znowu z poziomu serca, jak już ta świadomość nam się do tego serca przeniesie i to jest taki nasz stan wyjściowy, no to wtedy odzyskujemy owo połączenie z czymś większym, z kosmiczną inteligencją, której aspektem jesteśmy my sami i to jest sprawa niesamowita i właśnie ona jest mocno związana tutaj z tym nowym cyklem ewolucyjnym. Bycie w swoim sercu tak naprawdę przynosi takie dwie korzyści, ma takie dwie właściwości. Z jednej strony będąc w tej takiej swojej, nazwijmy to, bańce miłości, miłości energii miłości, będąc i pozwalając nasycać się tą energią, pozwalając, żeby ona w te komórki nasze wnikała, z jednej strony przywracane jest wszystko w nas do takiego boskiego porządku poprzez uzdrowienia, oczyszczenia, regenerację, transformację, transmutację, więc, więc wszystko, co jest nieharmonijne, co jest gdzieś takie tutaj błędne, wypaczone, ulega takiemu przywróceniu, jeśli chodzi o ten porządek boski w nas. No a z drugiej strony rozświetlone, aktywowane, otworzone, zostaje to. Co jest związane z naszym potencjałem, co jeszcze do tej pory się w nas nie przejawiło, a co również jest, jakby, manifestacją boskości w nas. Więc tutaj, z tego poziomu, zawsze się dzieje wiele rzeczy, ale jak mówiłem, dla umysłu jest to trudne do zrozumienia, ponieważ umysł musi no, działać, musi coś robić, musi widzieć to na własne oczy, widzieć tego wszystkiego efekty. A takie samo bycie w uczuciach takich wzniosłych, bycie w tej ciszy, w tym spokoju. Dla umysłu jest często takie no, nic nieznaczące, też mało daj dające, więc tutaj no, warto jest mieć to na uwadze. I z tego co ja odczuwam, to obecnie, jeśli też chodzi o ten tutaj kontekst tego, co się zmienia po letnim przesileniu, obecnie bardzo ważne jest to, aby uczyć się właśnie bycia w tych wzniosłych uczuciach w sobie, które wszystko przywracają na poziomie tej harmonii. Jest to bardzo ważne, ponieważ wcześniej trwał ten okres odchodzenia starych aspektów naszego ja. On oczywiście trwa jeszcze teraz dalej i będzie trwał w przyszłości, tylko też zależy od tego, kto w jakim jest miejscu. To jedni ludzie już mają to bardziej za sobą, drudzy się z tym jeszcze teraz jakby trochę zmagają i jeżeli się tego mocno trzymają i nie, nie chcą puścić, to jeszcze będą doświadczać nawet mocniej tego odchodzenia starych aspektów ja. Więc, w kontekście tego, wszystkiego, co ten proces odchodzenia starych aspektów naszego ja w nas czynił, czyli takie też tutaj pewne zamieszanie mentalno-emocjonalne, takie też poczucie wielu takich też rzeczy, jak na przykład zagubienie, niezrozumienie pewne, też takie wycofanie się, czy, czy, czy też taki tutaj może być na przykład, też sporo osób doświadczało tego w ostatnim czasie. Brak poczucia jakiegoś głębszego sensu tego wszystkiego, więc e, proces ten prowadzi do tego, żeby odeszło z nas już to, co nam dłużej nie służy, co spełniło swoją rolę. No i takie właśnie bycie w swoim sercu obecnie jest bardzo ważne, ponieważ ono nam ułatwia i pozwala płynnie przejść przez ten proces. Więc jeżeli ktoś ma w pewnych aspektach swojego życia jakieś takie mm, Niefajne sytuacje, czy nie ma tej harmonii w tych aspektach, czy to są jakieś relacje, na przykład międzyludzkie, czy to kwestia zdrowia, kwestia też finansów, kwestia zawodowa, czy też nie wiemy, nie wiemy, w którą stronę iść w swoim życiu, albo wiemy, w którą stronę iść, ale nie wiemy, jak to zrobić. Nie widzimy też zbytnio sposobu, żeby tego dokonać. Czy jeżeli czujemy się sami sobą niezbyt komfortowo, jest nas wiele takich tutaj wzorców autosabotażu, tych emocji negatywnych, no to takie bycie w tej przestrzeni własnego serca jest obecnie tą nową jakością i tym czymś, co się teraz otwiera, po to, aby nam pomóc z tego wyjść i pójść po prostu dalej, już pójść w kierunku tych nowych energii, nowych treści, też takich już tutaj wartości trochę wyższych, więc ewolucyjnie oczywiście, więc to jest niezmiernie ważne i Chodzi o takie zanurzanie się, kąpanie się w tych energiach płynących z serca, po prostu o bycie w tym i tu, nawet, nie, nie trzeba wiele robić, tylko pozwolić sobie w tym wszystkim być i już sama ta energia, samo to pole serca, ten torus. Powoduje, jak mówiłem, i oczyszczenie, uzdrowienie, i też aktywowanie pewnych naszych potencjałów, co też może się objawić tym, że na poziomie naszego umysłu znajdziemy, dostrzeżemy pewne rozwiązania, pewne sposoby, pewne ścieżki, pewne nowe metody, będziemy wiedzieli, co mamy dalej robić, więc no to jest niezmiernie teraz ważne, ponieważ sporo ludzi może dalej tkwić w tym oporze i w takim starym schemacie umysłowym, i. W no myśleć czy działać w ten sam sposób jak wcześniej, z poziomu tej samej starej świadomości, co będzie prowadziło do tego, że jeszcze bardziej yy, będą się w, tym, w tych energiach, czy, czy w tych wzorcach, czy w tych sytuacjach, w tych pewnych konspektach yy, zatracać, kręcić w kółko, yy, pogrążać, czy też tam odbijać się od ścian. Więc no, moim zdaniem jest to obecnie bardzo, bardzo ważne. Nasycając się energią własnego serca, będąc głęboko zakorzenionym, zakotwiczonym w torusie własnego serca, w tej energii elektromagnetycznej, to nie jest tak, że nic się tam nie dzieje, i tylko musimy być zawsze w tej ciszy i tam sobie się kąpać w tej energii, która tam w tle robi wiele fajnych rzeczy. Mogą do nas też przychodzić takie pewne rzeczy intuicyjnie, na przykład możemy poprzez taki wewnętrzny Dialog z samym sobą, będąc w takim stanie zacząć, zacząć sobie myśleć na różne tematy, będąc zainspirowanym sercem, no i w tych tematach znaleźć pewne rozwiązania, pewne odpowiedzi na swoje własne pytania, więc, więc to jest taka jedna z korzyści. Będąc w swoim sercu tak regularnie, możemy po jakimś czasie zupełnie czuć się inaczej, zupełnie inaczej. Na pewne tematy myśleć, mieć, mieć inną perspektywę, inne podejście, inne też nastawienie, i wtedy wychodząc na zewnątrz do świata już w tym stanie, nowym, uzdrowić, naprawić, oczyścić, zharmonizować pewne nasze relacje, czy tam załatwić jakieś swoje sprawy. To, co gdzieś tam w naszym życiu było takie no niezbyt harmonijne, czy wymagało jakiegoś takiego tutaj naprawienia, uzdrowienia, więc, więc wtedy możemy po jakimś czasie już być w zupełnie innym miejscu sobie, w sobie inaczej pewne rzeczy rozumieć i wyjść z tym na zewnątrz, więc to też może odmienić bardzo wiele w naszym życiu. Oczywiście tam zawsze w tle będąc w takim stanie tutaj bycia w swoim sercu się dzieją te procesy oczyszczające i uzdrawiające. Ja bym to porównał do tego, że w takiej analogii, że na przykład jeżeli jesteśmy tak na poziomie fizycznym mocno zabrudzeni, zabrudzeni tam jakimś kurzem, brudem, bo coś robiliśmy, to niech ten brud na naszym ciele, na naszej skórze symbolizuje takie tutaj nasze energetyczne, emocjonalne, czy mentalne, czy psychiczne też takie zabrudzenia i taki brak tutaj harmonii. No to właśnie wejście w swoje serce i zanurzenie się, pływanie w tej energii, takiej tutaj wysokowibracyjnej, pł płynącej z serca, w tej energii miłości, w energii wdzięczności, to bym porównał do, do tego, że mm, będąc takim tutaj brudnym fizycznie, byśmy się zanurzyli w jakiejś takiej wodzie czy cieczy, która ten brud z nas stopniowo y, zmywa. I to, I to nie jest taka woda, która musi ten brud zmyć od razu w ciągu tam, nie wiem, kilku sekund, tylko czasami jest tak, że. Będąc w takiej wodzie, na przykład przez dłuższy okres, bardziej tak na początku pod mikroskopem widać tylko, że te komórki, cząsteczki, cząsteczki tego brudu, tam zaczynają się jakoś poprzez wpływ tej wody rozpuszczać, tam rozmiękczać, uwalniać czy odpadać od naszego ciała. I Pozornie nic się tak na zewnątrz może nie dziać, w sensie, że ktoś, kto tego mikroskopu nie ma, to tego nie widzi, ale jeżeli w takiej wodzie wytrwamy przez dłuższy czas, to wtedy ten brud cały z naszej skóry po prostu zostanie no, oczyszczony, rozpuszczony. Tak samo jest właśnie z tym polem serca. Jeżeli będziemy prak praktykowali takie bycie w tej miłości, to. Może być tak, że bardzo szybko poczujemy zmianę, czy zmiany, czy pewne takie tutaj jakieś uzdrowienie wewnętrzne, czy oczyszczenie. Im dłużej, dłużej się to praktykuje, tym zazwyczaj te efekty są takie bardziej namacalne i wyraźne, ale czasami to jest tak, że trzeba trochę czasu spędzić w takim stanie wibracyjnym, będąc skupionym na swoim sercu, żeby poczuć takie tutaj jakieś zrównowa zrównoważenie, jeśli chodzi o energię w nas, zharmonizowanie, uzdrowienie czy oczyszczenie, więc, więc tak ten proces wygląda i tutaj może być naprawdę różnych, wiele takich sposobów intuicyjnych, co możemy robić w trakcie takiego zanurzenia się w swoim sercu, jakieś takie też tutaj olśnienia, inspiracje, taki napływ energii nowej, świeżej, więc więc tutaj jest to Potencjał moim zdaniem nieograniczony, też przez nas bardzo mało jeszcze taki zbadany, zrozumiany, i też warto to mieć na uwadze, no bo znowu z poziomu tego umysłu my tego nie widzimy po prostu. Umysł tego nie, nie rozumie, i jedynym takim czymś, co nam to zrozumienie przynosi, czy nas otwiera na taką świadomość, czy na tą wiedzę, czy na też taką tutaj intuicyjną mądrość, no to jest doświadczenie. Trzeba trochę doświadczyć takich stanów, aby zobaczyć, jak to pracuje u nas, w naszym przypadku, ponieważ każdy jest inny, inne, ma inne predyspozycje, też inne talenty, inne potencjały i ma inną też taką konfigurację energetyczną, strukturę energetyczną, więc to trzeba samemu na własną rękę badać i zobaczyć, jakie nam to korzyści przynosi, jak to się odnosi do też naszego życia, do tego, co doświadczaliśmy tam w ostatnim czasie, jak nam to wszystko może. Pomóc. Po prostu bycie w takim stanie bycia, w takim stanie wibracyjnym w polu własnego serca mega wspiera proces odchodzenia, żegnania starych aspektów naszego ja, które nam dłużej już nie służą, które spełniły już swoją rolę ewolucyjnie i które w swoich tam korzeniach są oparte na wielu różnych iluzjach o tym wam dzisiaj chciałem wspomnieć. Jest to ta nowa jakość, która teraz się. Yy, po tym letnim przesileniu otworzyła. Na razie tak jeszcze się tutaj energetycznie mieszamy z tym procesem odchodzenia starych aspektów naszego ja i jeszcze jest na, na to położony taki większy nacisk, ale też w przyszłości, gdy już to bardziej przez to przejdziemy, to bardziej się będziemy otwierali na swoje takie własne tutaj potencjały związane już z tą naszą tutaj przyszłością więc to jest mega ważne. Bycie w swoim sercu przynosi zawsze. Wiele też różnych korzyści, które też są przed nami, jeśli chodzi o odkrywanie. Ja na przykład wyczułem, że bardzo mi to pomaga osobiście lepiej czuć energetycznie swoje pole, czuć bardziej swoje emocje, swoje uczucia, swoje myśli o takiej strony ich wibracyjnej, energetycznej natury. Jeżeli jest się dłużej, już tak w tym polu serca, w tym takim fajnym stanie wibracyjnym. W tej własnej takiej miłości, no to wtedy bardzo wyraźnie jest widać to, że jak w ciągu dnia, będąc bardziej w tym umyśle, będąc tam zabieganym i też w takim tutaj trochę czy zapomnieniu, czy takim zatraceniu tym mentalno-emocjonalnym, jak bardzo wtedy jesteśmy wibracyjnie. Niesharmonizowani, jak to się bardzo różni od tego naszego tutaj naturalnego wyjściowego stanu wychodzącego z tej przestrzeni serca, więc bardzo to tak uwrażliwia energetycznie i pozwala czuć wszystko w sobie już pod kątem tym takim wibracyjnym, energetycznym. Bardzo to się tak wtedy to krystalizuje czy rozświetla, więc to jest taka korzyść, i też w takim stanie bycia, będąc już głęboko w swoim sercu polecam czynić, robić wszelkie afirmacje w swoim życiu, wszelkie takie manifestacje, wizualizacje, ponieważ wtedy z jednej strony ten umysł jest już mocno taki uspokojony i w zakresie tych fal alfa bądź też teta, no i również wysokie uczucia, wysokowibracyjne, są takim najlepszym nośnikiem, który tutaj to, co jest na poziomie informacji przez nas generowane, w tych afirmacjach, czy w takich tutaj naszych wizualizacjach z poziomu naszej wyobraźni, najlepiej takie, takie uczucia to niosą w, w eter, więc, więc to też jest bardzo ważne. Myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Trochę się rozgadałem, ale jest to taki temat moim zdaniem bardzo ważny, i jest to też sprawa bardzo aktualna, świeża, i polecam w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Korzystać z pola własnego serca i zrozumieć tą jedną taką fundamentalną rzecz, zależność, że nasz umysł nie widzi tych możliwości, jakie daje bycie w sercu. Nasz umysł stara się rozwiązać, czy zmienić nasze tutaj wszelkie jakieś wyzwania, trudności, problemy metodami, jakimi on zna z tego starego poziomu świadomości, a moim zdaniem. Takie wszelkie tutaj, czy naprawienie, czy uzdrowienie, czy pójście dalej, czy otworzenie się na nowe kierunki w naszym życiu, wyjście z takich pewnych błędnych kół odbywa się poprzez zanurzenie w polu w serca i poprzez pozwolenie, aby ta inspiracja, ta informacja, ta wyższa inteligencja w nas po prostu swoim językiem, na swój własny, unikalny sposób do nas przemówiła się z nami, skomunikowała i nas po prostu. Tutaj też prowadziła, więc to tyle ode mnie. Życzę Wam fajnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku.